znajdujemy się w Leśnej Podlaskiej. Chyba wszystkie jednostki z terenu gminy są dzisiaj z nami. Tak, wszystkie 5 jednostek z terenu gminy Leśna Podlaskiej biorą udział w ćwiczeniu. No właśnie, jak te ćwiczenia będą wyglądały? Co zaplanowaliście? Zasymulujemy pożar w piekarni. Jeden zastęp będzie zajmował się podawaniem prądu do wewnątrz wody i ochrony magazynu mąki. Następny zastęp uda się na poszukiwanie człowieka, który zostanie uwięziony wewnątrz. Zostanie to stwierdzone po ewakuacji personelu piekarni. Następnie zostanie stwierdzony brak wody, czyli po prostu za mała ilość wody na samochodach i będziemy budować magistralę zasilającą na potrzeby pożaru. Takie ćwiczenia są ważne, żeby strażacy wiedzieli, jak zachować się w razie prawdziwego. Tak, oczywiście. Powoduje to zgranie współdziałania jednostek. Oprócz tego jeszcze przewidujemy wypadek rowerzysty, gdzie będzie potrzeba zadysponować lotnicze pogotowie ratunkowe. Czyli będzie też przeprowadzona symulacja organizacji lądowiska dla śmigłowca LPR. To też powoduje, że jednostki będą reagowały na zmiany sytuacji zaistniałej w trakcie prowadzenia akcji. Państwowa Straż Pożarna chyba też nadzoruje, tak jak te ćwiczenia? Znaczy poprosiliśmy o taki nadzór nad i taką merytoryczną ocenę naszych ćwiczeń i następnie podsumowanie i po prostu stwierdzenie, co zrobiliśmy prawidłowo, co możemy poprawić.